Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Stamper Channel. W kolejnym odcinku kolejny gość, dzisiaj jest z nim Michał Maciejowski. Cześć Michał. Cześć. S-Game Tech jest firmą, która świadczy usługi informatyczne. Zajmujemy się głównie outsourcingiem IT. My podzieliliśmy swoją firmę na trzy takie filary. Głównym korem jest tak naprawdę obsługa informatyczna. Do tego mamy profesjonalne zaplecze serwisowe, które świadczy także usługi dla klientów indywidualnych. Oraz dział devices, który zajmuje się głównie zaopatrzeniem firm oraz też klientów indywidualnych w profesjonalne komputery biznesowe. I gdyby profil firmy jest taki, że to klient do Was przychodzi, czy Wy również pozyskujecie klienta? Głównie jeśli chodzi o wizyty w naszym punkcie, to są klienci indywidualni, natomiast klienci biznesowi, no to tutaj już jednak działają spotkania biznesowe, czy no głównie rekomendacje, media społecznościowe, ale głównie są to rekomendacje, które są przekazywane przez zadowolonych klientów, ale oczywiście no też pojawiają się właściciele firm czy pracownicy w naszych punktach, no i tu też się nawiązują jakieś relacje dalsze. Jak ta branża działała albo w jakie rozwiązania wprowadzaliście w trakcie pierwszego lockdownu, w trakcie pandemii? Jeśli chodzi o nas, my bardzo nie odczuliśmy tego. Może to zabrzmi trochę dziwnie, ale dla branży IT jednak ta pandemia to była taka szansa. My mocno skupiliśmy się na tym, żeby przenieść naszych klientów, jeśli była taka potrzeba, bo niektóre firmy zamykały biura, pracownicy no, po prostu pracowali z domu, więc staraliśmy się zapewnić chociażby, czy komputery zastępcze wynajmowaliśmy z naszej strony, czy jeśli mieli swoje gdzieś tam, które dawniej zalegały w szafie jako rezerwy, no to w tych czasach idealnie się przydały, więc przenosiliśmy właśnie klientów na pracę zdalną i to była właśnie duża szansa dla nas, żeby uświadomić ludzi, że naprawdę można dużo zrobić, no siedząc w domu tak naprawdę. Czy tutaj jest ten klient taki, który wraca, on jest stałym klientem, czy raczej to są klienci jednorazowi, a jeśli to pierwsze, to w jaki sposób dbacie o tych stałych klientów? Zdecydowanie mamy dużo stałych klientów. I tak naprawdę no, w sytuacji, kiedy wykonamy dobrze usługę, zwłaszcza jeśli tutaj wchodzimy w rejony bezpieczeństwa danych, gdzie no, każdy sobie ceni swoje dane, które są przechowywane na komputerze, no to taki klient już tak naprawdę no, jest z nami związany na taką więzią naprawdę mocną. I tak naprawdę jest w stanie rekomendować nas dalej, więc tutaj zdecydowanie mamy bardzo dużo stałych klientów, oni nas polecają dalej i no bardzo sobie to cenimy.